Zapraszamy na przegląd kulturalny, w którym proponujemy interesujące wydarzenia dostępne online w najbliższych dniach. Wielbiciele teatru nie mogą przegapić spektaklu Prawiek i inne czasy, który jest adaptacją książki Olgi Tokarczuk. Spektakl w reżyserii Piotra Tomaszuka dostępny jest w serwisie Nina TK. Najmłodszych zapraszamy na spektakl teatralny pod tytułem Tymoteusz wśród ptaków w wykonaniu Teatru Andersena, który będzie dostępny online od piątku 24 kwietnia do niedzieli 26 kwietnia. Fanów dobrej muzyki zapraszamy w piątek 24 kwietnia o godzinie 18 na koncert z cyklu Kwarantanna Online. Koncert ze swojego domu zagra Brodka. W sobotę 25 kwietnia o godzinie 19 na Facebooku Warszawskiego Teatru Rozmaitości będzie można zobaczyć spektakl Ewelina Płacze. W znakomitej obsadzie wystąpią m.in. Adam Woronowicz i Rafał Maćkowiak. Będzie to jednorazowa projekcja. Również w sobotę o godzinie 19 koncerty ze swoich domów zaśpiewają gwiazdy światowej opery jak Anna Netrebko, Aleksandra Kurzak, Piotr Beczała czy Javier Camarena. Do udziału w koncercie At Home Gala zaprosiła ich Metropolitan Opera, na stronie której w sobotę pojawi się link do koncertu. W niedzielę 26 kwietnia Teatr Stary z Krakowa na swoim kanale facebookowym zaprezentuje znakomity spektakl pod tytułem Wojzek w reżyserii Mariusza Grzegorzka. Dla wielbicieli opery gratką będzie możliwość obejrzenia jednej z najsłynniejszych miłosnych historii, jakie gościły na operowych scenach Madame Butterfly Pucciniego. Spektakl został zarejestrowany na deskach szwedzkiej opery królewskiej. Panom ostrego brzmienia przypominamy, że w każdy poniedziałek zespół Metallica udostępnia na swoim YouTube'owym kanale całe koncerty, które zagrał w różnych częściach świata. Linki do wszystkich wydarzeń znajdziecie Państwo w komentarzach. Zapraszamy!